Jojo JT55, tuner podłogowy, standardowe wejście in, output, czyli wyjście na wzmacniacz. Tu mamy dwie opcje. Są dwa wyjścia. Jedno jest bypass, drugie jest output. Kwestia jest teraz taka, że jeśli chcemy, aby nas nie słychać było podczas strojenia, to sobie możemy włączyć do jednego gniazda. Na przykład teraz słyszycie. Teraz słychać ze wzmacniacza dźwięk. I jednocześnie możemy sobie stroić gitary, czyli możemy jakby kontrolować nastrojenie. Podłączyłem do bypassa. I teraz po prostu, jeśli mamy tak podłączone do zasilacza 9-woltowego, napięcie 9V, i tak nam bateria się nie zużywa. Tutaj akurat odnośnie baterii, to jest ciekawe rozwiązanie, jest pod spodem klapka na trzy małe paluszki. Jednak i tak, jeśli ktoś sobie to do pedalboarda będzie brać, lub po prostu jeśli będzie to kupować, raczej i tak będzie zasilać zasilaczem, więc to nie ma co tutaj się nad tym zastanawiać, dlaczego zrobili na trzy bateryjki. Widzicie, jest jedna opcja właśnie taka, lub sobie mogę wyjść tym. O, i teraz włączam piec. W momencie strojenia wycisza mi gitarę. Ja bym osobiście, mi się osobiście podoba opcja ta bypass, czyli po prostu, że nam przepuszcza sygnał przy włączonym, jak i wyłączonym wzmacniaczu, bo włączonym tunerze. Jeśli na przykład sobie gram, załóżmy na koncercie, to mogę nawet wręcz w trakcie utworów kontrolować, nawet w trakcie grania utworu mogę sobie sprawdzić, czy to stroi mi. No ale to już nieważne, zastosowanie to już jak będziecie chcieli, tak będzie można się bawić. Tutaj mamy tymi przyciskami, zrobię zooma. Tymi przyciskami sobie mogę zmieniać, kalibrować, ustawiać ilość herców. Tu możemy sobie ustawiać, czy mają być bemole dodatkowe, dodatkowa opcja strojenia. No i tu mamy jeszcze tryb strojenia. Chromatyczny, gitar, bas. Naturalnie najlepiej chyba wybrać chromatyczne strojenie. No i właściwie to tyle z tych nadzwyczajnych opcji. Naturalnie dostroję sobie teraz coś. Precyzyjnie, szybciutko działa, jak widzicie. Więc to duża zaleta tego tuneru. O, idealnie te wskazóweczki, te diody bardzo szybko reagują. To jest bardzo, bardzo wskazane. Niektóre tunery niestety nie mają takiej możliwości. Nie działają aż tak szybko. Więc tutaj bardzo, bardzo polecam gorąco. Obudowa całkiem solidna. Trwała. Przycisk taki właśnie nietypowy. Wszystko działa sprawnie, podświetlenie na niebiesko, nawet jak sobie zgaszę światło. Dodatkowo fajny bajer, jak gracie sobie koncercik, to ktoś z widzów może sobie zobaczyć, jak fajnie coś mu świeci na tym pedalboardzie tam, więc będzie szpan. Lance będzie po prostu na dzielni, więc polecam gorąco. Kupujcie u mnie. Pa, pa.